Niedawno informowaliśmy Państwa o tym, że Stowarzyszenie Świętego Celestyna z Mikoszowa otrzymało pierwsze miejsce w konkursie Lodołamacze 2014. Wtedy był to etap regionalny, a stowarzyszenie otrzymało nagrodę w kategorii Otwarty Rynek Pracy. 8 października w Zamku Królewskim w Warszawie odbył się ogólnopolski finał konkursu organizowanego przez Polską Organizację Pracodawców Osób Niepełnosprawnych POPON oraz Fundację Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych FAZON. I tym razem Stowarzyszenie Świętego Celestyna zostało docenione przez kapitułę konkursową. Panie prezes Krystyna Kobel-Boys, Małgorzata Dechan oraz Anna Kobel odebrały srebrną statuetkę w kategorii Instytucja. Konkurs ma na celu promocję zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Tegoroczną edycję, a była to już 9. odsłona Lodołamaczy, honorowym patronatem objęła żona prezydenta Rzeczpospolitej Anna Komorowska, co świadczy o randze tego wydarzenia. W kapitule ogólnopolskiego etapu konkursu zasiedli m.in. główny inspektor pracy, rzecznik praw obywatelskich, prezes Najwyższej Izby Kontroli, pełnomocnik rządu do spraw osób niepełnosprawnych, parlamentarzyści, sportowcy, dziennikarze i artyści. Galę finałową poprowadziła znana wszystkim z ekranów telewizyjnych Grażyna Torbicka, a samo rozdanie nagród przeplatane było występami wokalnymi i tanecznymi znanych artystów. Serdecznie gratulujemy Stowarzyszeniu Świętego Celestyna z Mikoszowa i panią prezes tak zaszczytnego wyróżnienia, które pokazuje ogrom pracy włożony w funkcjonowanie ośrodka, jak również to, że ta praca doceniana jest w całym kraju.